Dobry wieczór, witam serdecznie. Przed chwilą był live, nie wiem dlaczego się nie nagrał. Zrobimy to jeszcze raz, przedstawię o co chodzi z tym gazociągiem w Niesuszu. To nie jest tak żartobliwie, to nie jest tak fajnie, wesoło. Powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tego, co się tutaj dzieje, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no ale niestety tak jest. Gazociąg dokładnie przebiega w tym miejscu, jak zbliża nasze to wszystko. I wczoraj rozmawiałem z panem, który mnie spytał, gdzie on przebiega ten gazociąg. Staliśmy sobie w tym miejscu, gdzieś około, tu. I on do mnie mówi, że on nie wie, gdzie ten gazociąg jest. On nie wie, jak ten gazociąg przebiega. Dla tego pana tajemniczego, z którym rozmawiałem, który był bardzo miły, informacja numer jeden, proszę pana, to jest przystanek. Od tego przystanku na północ, gdzie się koło metr półtora, jest oznakowanie, słup informacyjny, słupek taki. I tam jest napisane, jaka średnica tego gazociągu jest, w którą stronę przebiega. Ten gazociąg idzie w tą stronę, tutaj i dalej. To przebiega tutaj. Dramat polega na tym, że tutaj w tym miejscu zaczyna się kanał odwadniający, który, no, przez który niestety też jest wilgotna gleba. Jeśli ten rurociąg jest stalowy, a ja nie wiem jaki to jest rurociąg, ponieważ jest w ziemi, ja go nie widzę, to ryzyko polega na tym, że co jakiś czas gdzieś tutaj może być ten rurociąg rozszczelniony. Jeśli będzie rozszczelniony, cały rejon tutaj jest zagrożony. Co tutaj mamy? Budynki mieszkańców. Tutaj macie cieplik. Ten cieplik, który dostarcza nam ciepło do naszych mieszkań. Do mieszkań w blokach i domkach jednorodzinnych w całym Koninie. Tutaj mamy też tory. To wszystko jest zagrożone. Oczywiście przede wszystkim nasze życie. Nie wiem, co będzie dalej. Podobno wszystko zostało naprawione. Z tym, że jeden ze sąsiadów słyszał też, że jest wszystko naprawione. Na drugi dzień była awaria u sąsiada, u jego sąsiada. Obawiamy się wychodzić do sadów, do ogrodów. Obawiamy się, żeby nie doszło do tragedii. Boimy się funkcjonować. Nie grillujemy. Nie używamy otwartego ognia. Nikt nie pali papierosów. Można sobie podejść do tego żartobliwie, ale to jest tragedia. Jesteśmy zagrożeni i ja nie wiem, co tu będzie dalej. Niestety, jeśli się okazuje, że nie wiemy, co dalej, to znaczy, że musimy pytać osób, które coś więcej wiedzą. Kto tutaj wie cokolwiek? Radny Sidor stara się coś ustawić, stara się tutaj naciskać, żeby to szybko załatwić, ale nie wiem. Miejmy nadzieję, że obok tego starego rurociągu, gazociągu dokładnie, który przebiega, jeszcze raz panu przypominam, przebiega dokładnie tak. Tutaj pod ulicą, tą stronę, tudzież no na pewno jest na przystanku, obok przystanku oznakowanie. W to miejsce przebiega sobie po skosie, tędy, kieruje się w stronę Konina i Starego Miasta. Co dalej? Zobaczymy. Nie daj Boże, żeby cokolwiek się wydarzyło, bo może dojść do tragedii. A też kwestia bezpieczeństwa. Jeśli cokolwiek by tutaj się wydarzyło, to nie mamy ani ciepła, ani gazu, a też kwestia, no, naszych budynków, naszego życia.
Zobaczymy. Bardzo trudna sytuacja. To by było na tyle. Kończę ten temat. Wracam do siebie. Będziemy dalej testować to, co żeśmy nagrali i przetworzyli. Dzisiaj nadaję z systemu Linux, jak widać. Jakoś to funkcjonuje i jakoś to działa. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A odnośnie nagrania, o które byłem pytany przez pewnego pana, to informacja do tego pana, jakoś się dogadamy. Zobaczymy. Te przeloty dronem 2015-2021 to na pewno panu się przyda. Na razie.